Prawie gotowe, klakierku. Popatrz tylko, klakier, najnowszy pomysł złego geniusza. Geniusza. Zaraz przemienię się w coś, czemu żałosne smerfy nie będą mogły się oprzeć. Pole smerfojagód. Idealne miejsce, żeby schwytać smerfa w pułapkę. Jeszcze parę kropelek. To chyba jakieś dziecko. Ale co niemowlę robi w lesie? Co ja widzę? Smerfiątko, skąd się tu wziąłeś, maleńki? Na pewno jesteś głodny jak wilk. Nie martw się, zabiorę cię do domu i nakarmię pysznymi smerfojagodami. Smerfiątko? Skąd się biorą smerfiątka, ważniaku? No cóż, smerfiątka biorą się z... No co mi zadajesz? Jakieś idiotyczne pytania. Czyż on nie jest najśliczniejszy na świecie? Śliczny? Wcale nie jest śliczny. Zgadzam się. Właściwie on jest brzydki. Co? Poczekaj, ja ci dam brzydki, zobaczysz. Nie jest brzydki, ważniaku. On jest tylko... jest wyjątkowy. Z pewnością nie wygląda tak smerfnie jak ja, ale przyznam ci rację, że wygląda wyjątkowo. A ja uważam, że jest bardzo smerfny i zrobię dla niego prezent. Kto powiedział prezent? Przyniosę smerfojagodowy dżem. Ja mam dodatkowy koc. Ja wysmerfuję jakieś kwiaty. Nie cierpię smerfiątek. Koci, koci, koci. Chodź, smerfiątko, czas na drzemkę. Zrobię ci ciepłego soku ze smerfojagód. Ciepłego soku ze smerfojagód? Hej, smerfiątko, zobacz, co dla ciebie zrobiłem. Bardzo smerfne, he? Dziecinko, oczka swe zmruż, kiedy wiatr wieje, dobrze ci tu, oczka swe zmruż. Hej, nie płacz, proszę. Zwiększę trochę szybkość, dobrze? Cześć, smerfiątko. Nie mogę zatrzymać. Upiekłem dla smerfiątka ciasto. Uważaj! Wy obrzydliwe! Co ja mówię? Ej, zobaczcie! On lubi moje ciasto! Wiesz, Marudo, w tym smerfiątku jest coś bardzo znajomego. Co to może być? Koci, koci! Nie dotykaj mnie, ty wstrętny! Może sobie przypomnę. Chodź, Marudo, smerfiątko musi odpocząć. Pokaż, co pijesz! Nie, 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 nie! Co to za świństwo? Och, pachnie jak trucizna! Mało brakowało, a maluszek by się tego napił! I bezmyślna! Co ja mówię? Smerfiątka, smerfiątka, tu nic nie ma. O smerfiątkach.
esencja piołunu. Znowu będę normalnym, antypatycznym typem. Co to? Czy tu jest jakiś smerf? Ktoś się tu smerfuje. No, zobaczymy, kto wysmerfował taki bałagan. Wydawało mi się, że zamknąłem szafkę. Muszę wymyślić coś innego. Co to? Aha, rzadki kaktus petrificus. Mam już okropnie niegodziwy pomysł. Dam, dam, badam, dam, 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 pam, pam. Dzień dobry, Lanusiu. Słyszałeś, Lanusiu? Powiedziałem dzień dobry. Bardzo nieładnie, że nie odpowiadasz. Lanusiu! Raz, dwa, trzy. Posiłku, słyszałeś, co się przydarzyło Lalusiowi i ważniakowi? Skamieniał! Co tu się smerfuje? Nie wiem, ale nie chcę tego złapać. To mnie natchnęło, żeby napisać odę do skamienienia. Stał nieruchomo na wysokim wzgórzu. Może lepiej zamienić na odę do nagłej ucieczki? Och, papo Smerfie, boję się! Ratuj nas! Co się dzieje, Smerfetko? Stało się coś strasznego! Wszystkie smerfy zmieniły się w kamień! Kamień? Niech to smerf! A co ze smerfiątkiem? Och, nie wiem! Nigdzie nie mogę go znaleźć! Chodź, sprawdzimy, co się dzieje. Jedne smerfy. Szybko przynieście je do laboratorium. Muszę znaleźć antidotum. Wielki smerfie, tu ktoś był. O nie, mój kaktus petrificus. Dlatego smerfy skamieniały. Ciekawe, kto to zrobił. Nie cierpię skamieniałych smerfów. A. I nie cierpię uciekających taczek! Coś się dzieje. W tym tempie zamiana smerfów w kamień zajmie mi cały rok. Muszę znaleźć sposób, żeby załatwić wszystkie naraz. Tak, wysadzę je w powietrze! Wkrótce po ich wiosce zostanie tylko kupka niebieskiego pyłu. Dokładnie o 7:00 dla tych nędznych smerfów słońce zajdzie po raz ostatni. Smerfiątko, gdzie jesteś? Och, ta wścibska smarkula. Smerfiątko! Co jest? Och, smerfiątko, co robisz? Rozwalę wszystkie wstrętne smerfy w drobny mak. Gargamel! Ratunku! Wypuść mnie stąd! Tak, załatwione. Papo Smerfie, smerfiątko przepadło. Och! Nie możemy go nigdzie znaleźć. Mamy tylko butelkę. Tak jak podejrzewałem, to sprawa smerfiątka. Przecież to tylko dziecko. To wcale nie jest dziecko, to jest Gargamel. Oh, Gargamel! Wszystkie smerfy dostały antidotum? Chyba tak. Papo Smerfie! To już długo nie potrwa! Słyszałeś? Smerfiątko to Gargamel! Coś podobnego! Naprawdę? Oda do skamienienia! Śpiochu! Papo Smerfie! Papo Smerfie, smerfiątko ma bombę! Bombę? Jesteś tego pewien? Mhm. Jest w studni. No to już. Jeszcze kilka sekund i bum! Koniec ze smerfami. 3, 2, 1 i już! Co się dzieje z tą ohydną bombą? Niech
to licho? Gdzie jest ta bomba? O! 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 Nie Jesteście w domu! Trzymaj się ode mnie z daleka, głupi kocie! Leżeć! Klakier, ty zakuty łbie! To ja! Gargamel! Gargamel? Nie! Jest! Moja otyczerutka! Na co się gapisz? Klakier, ty głupi kocie! Jak mogłeś mnie atakować? Ach, nieważne. Na szczęście już nie wyglądam jak obrzydliwy smerf. Co za wstyd! Gdzie ja położyłem zaklęcia na zły urok? Nikt się nie ma, a wydawało mi się, że kładłem do kufra.